Witam państwa serdecznie. Piotr Szatkowski, kryminalna Polska, to jest program Przesłuchanie. A dziś z Jackiem Bartkowiakiem, czyli Lelkiem. Witam cię, Lelek. Dzień dobry państwu, witam cię, Piotrze. Porozmawiamy o tym, czy herbata i kawa może być luksusem. No zależy w jakich warunkach się znajdujemy. No właśnie Jacek, bo do czego ja tutaj nawiązuję? Od stycznia w zakładach karnych więźniowie mają płacić 20 zł za prąd, jeżeli będą wykorzystywać urządzenia typu czajnik, telewizor i czy jakieś tam inne elektryczne urządzenia. Kawa wtedy staje się luksusem, za który trzeba płacić, tak? Czy herbata chociażby. Znaczy, u nas wchodzą innowacje, które na zachodzie już są, bo chociażby w Niemczech, w Niemczech, tylko że tam jest inaczej, tam jest praca. Tam przede wszystkim jest praca i z tej pracy y, więźniowie właśnie opłacają chociażby pralnie, y, telewizor i takie rzeczy, ale tam jest tak ta płaca dobra, że oni jeszcze odkładają y, i wychodzą y, jakby z pieniążkami, tak? Pracują i jakby za tą pracę sobie coś tam kupują. nie? U nas, u nas jest to tyle kuriozalne, że pracy nie ma. Mało tego, o tą pracę ludzie się często starają i jej nie dostają. Nie? Także tutaj, a nawet jak dostają, to ona jest tak kiepsko płatna, że, że nie wiem, czy, czy to się w ogóle opłaca. Nie? To jest takie trochę quasi niewolnictwo. Mhm. A czym mogą się zajmować więźniowie odbywający karę, którzy by chcieli iść do pracy? Jaką pracę mogą wykonywać? Tak naprawdę wszystkim bo tam nie ma jakichś, wiesz, ograniczeń. Praca to praca, tak? Ja mówię ogólnie o więziach, bo oczywiście nie mówię o jakichś tam zasadach wewnętrznych, tak? Ludzie, którzy grypcują, nie grypcują, tak jakby jest insza inszość i nie, nie miejsce i, i czas potem, żeby tym rozmawiać, bo tam pewne są ograniczenia, jeżeli ktoś grypcuje, ale to jakby jest kwestia dogadania i nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby nie pracować tam w, jakim, w jakimś tam zawodzie. Mhm. Czyli uważasz, że to te 20 zł powiedzmy byłoby OK, ale żeby dać możliwość zarobienia więzieniowi na, na to utrzymanie się, tak? Oczywiście, no bo dzisiaj to mniej więcej jest tak, że ja już zresztą to mówiłem w tych wywiadach, no ludzie, którzy się tam znaleźli, chcieli sobie jakoś polepszyć byt. Znaleźli się tam. Będąc tam też sobie chcą polepszyć byt, bo mm, mimo tych y, hucznych jakichś tam zapowiedzi, tych wszystkich ministrów, że tam się siedzi tak czy tak, y, czy że jedzenie jest takie czy takie, to jest totalne, totalna bzdura, bo tam jedzenie jest naprawdę kiepskie. Y, no i wiadomo, jeżeli chcesz jakoś tam żyć i, i, i chociażby spożywać jakieś lepsze jedzenie, normalne, że nie tam lepsze, tylko normalne no to potrzebujesz te pieniądze na wypiskę i gdzieś tą gdzieś uzupełniać tą dietę tą wypiską. Z kolei na wypiskę no nie zawsze każdego stać, no bo rodzina jednych stać, drugich nie stać, tak? To, to, no to więźniowie zaczynają kombinować, tak? czyli zaczynają się jakieś właśnie przymyty, handle i inne rzeczy, nie? Z tym, tym najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się, że jest po prostu praca, nie? Mhm, stworzenie tych miejsc. Tak, ale taka normalnie płatna, godziwie płatna praca. I w ten czas jakby problem się rozwiązuje. Nie? Mhm. No, Rzecznik praw obywatelskich zauważył, że te 20 zł. To jest w ogóle dość trochę jeszcze bardziej skomplikowany ten system, bo tam jest tak, że jak ty będziesz miał w celi telewizor, to wszyscy więźniowie z celi mają płacić. Bo każdy z niego korzysta, tak? Czy czajnik? Znaczy, proszę Państwa, u nas jest jednak w ogóle tam jest dużo kuriozalnych rzeczy. Ale jedna z nich to jest taka, że no chociażby tak, jeden więzień ma telewizor, reszta ma płacić. Ale za co? Ja nie mam ochoty oglądać tego telewizora, nie oglądam. I mam płacić. Teraz tak, przypuśćmy na grupie spacerowej jest cela obok. Ja nie mam takiej możliwości, żeby wpłynąć na celi obok, co tam się dzieje. I przykład tam się coś dzieje, jest karany są wszyscy. Jakby jest odpowiedzialność zbiorowa. To jest największe kuriozum, jakie widziałem w kryminale. Jak można karać zbiorowo kogoś, Jakąś społeczność za jednego członka, który jest odizolowany. Rozumiesz, że to, to jakbyś ty teraz mieszkasz na jakimś osiedlu? Nie wiem. Zrobiłeś jakiś napad i jest karane całe osiedle. A jakie one mają wpływ na twoje życie? No właśnie, ja sam decyduję i mnie, ja powinienem tą karę wyjąć. Widzisz, nie jest tak. to samo. Widzisz, to jest jakby państwo w państwie. Tam nie ma czegoś takiego, że my się spotykamy, ustalamy. Cela jest celą. To jest jakby osobny przedmiot, osobny jakby podmiot. jeżeli tam się coś dzieje, na to wpływu żadnego nie mam. To się dzieje za ścianą. Ja jestem za to karany. I tak samo jest tutaj. No mówię, takie... Unifikowanie tego wszystkiego to jest naprawdę kuriozalna sprawa. Tak, tutaj no, rzecznik praw obywatelskich podnosi jeszcze coś takiego, że może dochodzić do jakichś y, starcze, y, utarczek, buntów y, z tego powodu, że jeden więzień z Celi powie, nie, ja nie będę płacił, nie chcę mieć tych sprzętów, no i administracja celowo nie będzie przyznawała tego telewizora czy czajnika y, na cele. Wiecie, co, tak? U nas w państwie jest tak, że te prawa są tak konstruowane, że większość prerogatyw ma dyrektor. Zatem jest telefon raz w tygodniu, ale tam jest powiedziane, że minimum raz w tygodniu. Czyli tak naprawdę może być dwa. Ja kiedyś rozmawiałem z dyrektorem o tych paczkach, jak weszło te 6 kg zakupów i tak dalej. I co stanowi przepis? Przepis mówi, że ja mogę dokonać zakupów 6 kg. Oczywiście to jest jakieś taka, znowu, teraz pytasz się dlaczego, to oni tłumaczą, to służba więzienna wiesz, jak to tłumaczy, że jak będzie przesłuchiwana, przeszukiwana cela, żeby im to nie zagracało. To, ale jeżeli chodzi o środki czystości, to ja mogę kupić 30 kg i to im nie przeszkadza. Druga sprawa, tam nie jest powiedziane, bo ja zapytałem się dyrektora. Że mówię, okej, okay, mówię, no on mówi, że on, nie, on to wymyślił, ten przepis i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, rozumiem, ale idźmy według prawa. 6 kg, 6 kg na ile? Tam już nie jest powiedziane, że 6 kg na tydzień, czy na miesiąc, tak. na trzy dni. Ja mówię, ja zjadam około 2-3 kg dziennie. No proszę mi robić co trzeci dzień wypiskę. No nie, bo jest trzy razy. My nie, nie, nie. Tam jest napisane, że minimum trzy razy w miesiąc. Tam nie jest napisane rzeczy. I znowu się wracamy do tego, że te prerogatywy, dyrektora tak naprawdę one wszystko regulują. Ten przepis jest zawsze taki ogólny, i w tym kryminale jest tak, w tym jest tak. No to jest takie. Ech, mówię, my się, my się w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o te, o te przepisy, to my się cofamy, nie. No właśnie. Cofnęliśmy się chyba też trochę z jednym tematem, który wspomniałeś, czyli telefony. Jest teraz raz w tygodniu ukrócone to zostało, no i zostały zmniejszone też kontakt, możliwości kontaktów osadzonych z adwokatami. I zaś kontrastuje to z tym, co mówi kodeks karny wykonawczy, żeby mieć kontakt z rodziną. Tak, oni gdzieś tam tą rodzinę, teraz ktoś ma na przykład, nie wiem, dwójkę, dzieci, żonę, braci, rodziców, no i każdy chciałby wiadomo ten kontakt mieć, no bo ten kontakt istotny to jest jaki jest. Tak? No to jest zupełnie coś innego niż rozmowa. Jeżeli mówisz o spotkaniu. No ale i teraz jak ty możesz podtrzymywać te więzi, jak ty masz raz w tygodniu telefon? I to jeszcze przez ograniczony czas, tak? Dokładnie. Przez chwilę tylko. To jedno przeczy drugiemu, nie. Mhm. Gdzie tutaj jest logika w tym wszystkim? No właśnie. Do czego to. Dąży. To pytanie do naszych ministrów chyba. Jacek, ale odnośnie telefonów, jeszcze o coś cię chciałem zapytać, bo no, wiadomo, technologia napędza biznes. Ta technologia tak. w okresie Twojej działalności, czyli przełom tam lat 90., początek 2000., no to był taki ogromny przełom technologiczny, gdzie tam telefony, właśnie pagery, telefony, takie sprzęty wchodziły na rynek. Jak Wy to wykorzystywaliście? Oj, to były piękne czasy. Ten początek lat 90. telefon bowiem miał nie każdy, natomiast jeżeli czymkolwiek handlowałeś, tak, To już nawet nie chodzi, że legalnymi, nielegalnymi sprawami, odbywało się to w ten sposób, że lataliśmy po jakichś tam budkach, no i się dzwoniło z tych budek, tak? No i teraz tak, zaskałeś kogoś w domu, no to zostałeś. Jak go nie zastałeś, no to wiesz, dzwoniłeś do następnego i tak dalej. I teraz ja pamiętam, że kiedyś, że sprzedałem. Auto kupiłem tego centretela Myśmy w ogóle jeszcze przy granicy mieliśmy wcześniej komórki niemieckie. Bo zasięg był, tak? Jeszcze tak, tych niemieckich bo zasięg, zasięg był aż do Bolesławca. Także ja byłem cały czas pod telefonem. Jak ktoś dzwonił no to wiadomo, że wszystko jakby przechodziło przez moje ręce i na wszystkim mogłeś zarobić. Także naprawdę ten... Była taka trochę infantylna reklama, że ten telefon zarabia na siebie, ale to była prawda. Ten telefon naprawdę zarabiał na siebie i dużo, dużo więcej. Pamiętasz, w jakim czasie ci się spłacił, bo sprzedać samochód, no to musiał być ogromny koszt tego telefonu. Nie, nie, w tydzień? Naprawdę to jest... To naprawdę było... Takie przełomowe. Czyli co, zarabiałeś wtedy na informacjach, po prostu, no, tak, które przechodziły tak, przez ciebie, no bo, bo musiały przez ciebie Piotrek, przechodzić, bo byłeś pod Wyobrażasz teraz sobie życie bez telefonu? No ja sobie nie wyobrażam, choć chciałbym, choć chciałbym sobie wyobrażać. No właśnie, to powiem sobie, że ty sobie nie wyobrażasz życia bez telefonu. To pomyśl, co się działo, jak te telefony weszły. Teraz jesteś w domu, ktoś do ciebie dzwoni, Piotrek, mam temat, nie ma temat, ale wychodzisz z domu, dzwonią do ciebie. Już ciebie nie ma, nie masz tematu. Grosze uciekają. Grosze uciekają. I teraz dzwonię do następnego. A ja jestem cały czas pod telefonem. Zobacz, jakie to jest, jakie to jest no różnica, jakie ja mam fory. Mhm. Bo jestem cały czas pod telefonem. Czyli ktokolwiek, gdziekolwiek dzwonisz czymś, to przeważnie dzwoni do mnie, bo ja jestem pod telefonem. A to już niekoniecznie. No bo wiadomo, wychodzisz z domu, tak? Idziesz tu, idziesz tam. Nie, nie cały czas jesteś pod tym telefonem. Także naprawdę była ogromna różnica. Nie? Te telefony, później jak wiadomo, że stało się to bardziej popularne, to też było fajnie, no bo w ten czas też mogłeś szybciej też zadzwonić i gdzieś tam coś przekazać. Nie? Mhm. Także to jest... Zresztą to dzisiaj ta technologia służy w różnych dziedzinach i jest wykorzystywana na mocową skalę w różnych dziedzinach. No właśnie, a czy ta technologia, którą, którą gdzieś tam jak wchodziła i wykorzystywali, wykorzystywaliście ją do zarabiania, nie odwróciła się przeciwko Wam, że gdzieś tam namierzali Was, jakieś lokalizowanie telefonów. No, to zawsze tak, Piotr, jak jest. No, dzisiaj też tak jest. To, to jest. Zawsze wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? ale to w, to w różnych dziedzinach. Nie? To, to... Ja mówię, no, jeżeli chodzi o przestępczość, jakoś tam, no to. Wiadomo, że te telefony to, to, to są czasami świadkowe, no bo gdzieś tam, gdzieś tam ludzie gadają. Weźmy chociaż te, te, te afery z tymi Nkrami, tak? Popularne Encro czy te Skye. No, dzisiaj też wychodzą różne rzeczy przez te, te, przez te telefony też ludzie mają różne problemy. Nie? Także to. No, ma dwa końce, nie? W ten czas na początku to było zupełnie inaczej, bo to było wszystko w powijakach. Wszystko jakby wiesz, rozwijało się. Ja myślę, że to był taki przełom, jak wtedy, jak nie wiem, e, przełom lat 80. i 90., gdzie milicja w policję się zmieni, zmieniała tak. i tam zamieszania różne, to tu też y, podobnego tak, typu inny, zawirowania, tak, tak? Tak, inne podejście, bo gdzieś no, zupełnie inne czasy, inni ludzie, inna mentalność, i inne w ogóle podejście. Nie? Mm -hmm, no Wiele młodzieży nie wyobraża sobie, to, no, tak jak ja, tak dnia bez telefonu, bez. Bez yy, spojrzenia w niego bez. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak można było funkcjonować i zarabiać pieniądze bez telefonu. <laughs> A jednak się dało i to ogromne pieniądze tak. zarabiać. Jacek, wróćmy jednak do tematów yy, związanych z, yy, z tym światem za murami. Ostatnio od ludzi stamtąd wiele sygnałów wpłynęło, że ich gdzieś tam przenoszą, obawiają się buntów jakichś i tak dalej. I tak dalej. Yy, coś słyszałeś w tych tematach? Tak, paru chłopaków nawet tam gdzieś ktoś mi przysłał jakieś takie nagrania, że ludzie jakby się jednoczą, rodziny gdzieś tam stali pod kryminałami, że, że są z tymi ludźmi. No, tak naprawdę ja wiem, że ogólnie demos jest trochę spolaryzowany w różnych dziedzinach, a tutaj jakby jednoczą się wszyscy, że no jednak złodziej to złodziej, bo to więzienia i tak dalej. Jesteś, to jest taki temat niepopularny, tak? jeżeli ktoś tam staje w obronie, czy jakby chce wyłożyć w ogóle swój głos, to zaraz jest obrzucany błotem, e, dewaluowany i tak dalej. Ale chodzi o to, że e, przecież gro tych osadzonych ma rodziny, które jakby współcierpią z nimi. tak? I też chodzi właśnie o te rodziny. To już nieważne. Nie Chłop czy kobieta siedzi, odbywa swoją ekspiację, no, no, ale zabraniać im kontaktu, to, no, to te rodziny na wolności, one też po prostu chcą tego kontaktu. Dzieci przede wszystkim tak, chyba, tak? i te związki będą się kończyć. Na pewno są to utrudnienia. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bunty, to ja nie, nie sądzę, żeby dzisiaj gdzieś tam się ktoś buntował. Nie? Bo z tego są jakby inne rozwiązania, bo wystarczy, żeby wszyscy na przykład nie wychodzili do pracy. Tak? No bo kryminał jakby funkcjonuje dzięki więźniom. To jest bardzo proste rozwiązanie. To ja kiedyś jak byłem w kryminale, tłumaczyłem właśnie chłopakom, bo kryminał, proszę państwa, to jest państwo. To jest państwo w państwie. I jest dyrektor, czyli prezydent, są kierownicy działów, czyli ministrowie. W Kłocku była nawet apteka. Jest służba zdrowia. Jest kodeks karny wykonawczy, jest karny -wykonawczy który wykonawczy, jest jakby konstytucją, reguluje, Tak. tak. I wiadomo, jak tutaj ludzie też narzekają, tam też narzekają więziowe na wszystko mniej słusznie, czy bardziej słusznie, słusznie. I też róże tam, albo nie dają przepustek, a nie dają wokant, a i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste rozwiązanie. Nie wychodźmy do pracy. Nie wychodź sprzątać, nie wychodź gotować jedzenia, nie wychodź roznosić tego jedzenia. Tylko na miejsce tych pojawią się inni, którzy podnoszą rączkę, to my to zrobimy. I mutatis mutandis bo przecież ci osadzeni rekrutują się z tego środowiska naszego, z dużego państwa, tak, polskiej. To samo jest w Polsce, no społeczeństwo jest spolaryzowane. To jest maksyma już Rzymian, divide et impera, dziel i rządź. I każde wprowadzenie, każda innowacja, która gdzieś tam bardziej polaryzuje to społeczeństwo, łatwiej nim rządzić, bo my się nie potrafimy zjednoczyć. My się jednoczymy w jakichś właśnie powodziach, w jakichś ciężkich, takich naprawdę ciężkich sytuacjach, jak pomocy ukraińcom. No tak właśnie, jak choćby ostatnio. Ale pomoc. sami sobie nie, my się dziś tam cały czas kłócimy. Nawet dziś ostatnio, pamiętam, puściłem taki filmik, gdzie pan prezes Kaczyński mówi, że nie mają sezamu, tylko te pieniądze wyciągają z kieszeni. No i będziemy musieli wyciągać z kieszeni. Z kieszeni byłem... podatników. Oczywiście. I byłem ciekaw reakcji, nie? No i tam <laughs> większość odpisała, a to taki, a to siaki. A ja? Podziwiam faceta, bo powiedział prawdę. Tak, no tutaj się zgadzam. Tutaj się zgadzam z nim. No, on powiedział prawdę. I teraz ta prawda znowu spolaryzuje społeczeństwo. No bo ci, co dostają, to powiedzą brawo. A ci, co muszą będą musieli na to wyłożyć, no to są bardziej znowu zdenerwowani, tak? Bo znowu będą musieli płacić na jakieś nierobów. I, I znowu będzie niezgoda, a znowu będą, będą podziały. A takim, a takim podzielonym społeczeństwo jest najłatwiej rządzić. Tak, no właśnie, dzieli rząd, to co mówiłeś, to jest mm. cały czas u nas zrobione. Ostatnio yy, bodajże wczoraj czytałem takie jakiś sondaż, gdzie było pytanie, czy zgadzają się Państwo z podniesieniem... 500 plus do 800. 37% było za, reszta nie miała zdania, albo było, a ponad 50% było przeciwko podniesieniu, podniesieniu tej kwoty. Czyli no społeczeństwo zaczyna to rozumieć chyba coraz bardziej, że, że to nie bierze się znikąd, że to nie z drukarki idzie tylko z tych kieszeni, właśnie podatnika każdego z nas. No oczywiście, to wystarczy się przecież zastanowić. No Ludzie, kochani, przecież to nie jest tak, że tak jak powiedział pan prezes, nie mamy jakiegoś sezamu, otwórz się i, i bierzemy, tylko. My musimy wrzucić w pulę i ta pula następnie jest dzielona. Temu tyle, temu tyle, temu tyle. No, ale to jest nasze pieniądze wszystkich. Mhm. Ale widzisz, tak samo jest z systemem więziennictwa. On jest też z naszych podatków opłacany. No. Więc to, co mówiłeś na początku naszej rozmowy, że dać możliwość pracy tym więźniom, no to to by się w pewnej części samofinansowało, tak? Piotrek. Największe kuriozum, jakie jest tam chyba, to jest zamykanie tych alimentiarzy. Oni nie mają pracę siedziałem z takim chłopakiem. To jest niewiarygodne, bo tak. Delikwent, ja już to mówiłem w którymś wywiadzie, że delikwent wisi państwo, na przykład, nie wiem, 5 tysięcy czy 50 tysięcy złotych. No to państwo co robi? Każe go. Kryminałem. Robi z niego kryminalistę. Zamykają go do kryminału, Państwo dopłaca w tym czasie po 3000 tam chyba, ileś tam, nie wiem ile teraz kosztuje. 3700 chyba? Tak. 3700, coś wydaje. takiego kosztuje utrzymanie więźnia. Czyli do tego długu dopłaca 3700 co miesiąc. On odsiaduje ten wyrok, w którym w tym czasie rości mu następny dług, bo nie spłaca. Wychodzi, znowu go osądzają i znowu wraca do puchy. Gdzie tu logika? No właśnie, a mamy środki, które by pozwoliły mu pracować, być na wolności, chociażby środki dozoru elektronicznego, Oczywiście. tak? Oczywiście. Tylko z jakichś powodów nie jest Ale to u nas stosowane. To nie korzysta. jak będąc kryminalny, gdzieś tam właśnie walczyłem z tymi transportami, bo to są, wieszcie mi, że w skali roku i kraju to są olbrzymie pieniądze. Są te możliwości techniczne, tak jak wideokonferencje, tak dalej, tylko mówię. Nie wiem jak jest teraz, ale wcześniej tak korzystali, nie korzystali, nikomu się to nie chciało. Nie wszyscy mają to w nosie tak naprawdę. Nie? To jest niewiarygodne. Przecież to można naprawdę ograniczyć, to każdy musi chcieć. Ale to znowu dochodzimy do tego, że ludzie, którzy piastują te stanowiska, oni się prosto do tych stanowisk nie nadają. Że człowiek się nie zmienia, co pokazuje świat. No, popatrz, myślałeś kiedyś, że będzie wojna na Ukrainie? No nie, ja nie dopuszczałem w ogóle takiej myśli do siebie. No właśnie. Mamy bo... postęp, postęp technologii, nie, nie. Postęp, postęp naszego techn... człowieczeństwa, a tu się nie, okazuje, nie, 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 nie. że człowiek się nie zmienia. Nie, nie, nie. Człowiek się nie zmienia. Nie. To jest słuchaj. To jest tak, ja rozmawiam z kolegami yy, i każdy facet. Wypity, nie wypity, zobaczcie. Nieraz pewnie też miałeś taką sytuację, że nie wiem, jesteś na dyskotece, gdzieś tam i czasami szukasz zaszepki. Nie wiadomo po co. Tak. Rozmawiałem ostatnio z moimi kolegami i oni przyznali mi rację, że tak faktycznie jest. Zobacz, jak w człowieku to siedzi. Konflikty były zawsze: lokalne, ogólne, ale zawsze. I zawsze to będzie. Człowiek nie ewoluje tak. My się niczym nie zmienili. Technologia wyprzedziła nas, ale my nie. Co pokazuje chociażby ta wojna. Zachowanie tych żołnierzy. Bo przecież czy filmiki, gdzie podpalają tych ludzi, tak? Yy, na żywca kastrują. Przecież to jest, Ja nie wiem, brak słów w ogóle, żeby to nazwać. To jest barbarzyństwo. XXI wiek, Piotrek. Tak, to gdzie mogłoby się wydawać, że takie coś nie będzie miało miejsca. Mnie na przykład nie zdziwi, że jak niedługo, niedługo zobaczymy, że kogoś tam na sto się podpalają, nie? No my się cofamy w tej chwili. Naprawdę. Tak naprawdę my się cofamy. Nie, my jesteśmy cały czas tacy sami. W nas siedzi zło. Naprawdę. I żeby to... Żeby to jakby yy, dokładniej ocenić, ja oglądam to różne seriale. seriali. Na przykład patrzysz na, na film, to co myśmy się tutaj znaleźli w tym miejscu, tak? Pokażę twoją drogę, no i pokażę, no dziennikarz, który gdzieś tam był na Ukrainie, tak, ja mogę sterować społeczeństwem, zależy jak ja to pokażę, tak jak oglądasz serial. Mogę pokazać swoją drogę, której doszedłem, nie? I można powiedzieć krótko, no gangster taki, taki, media. A można pokazać moje dzieciństwo, jak służyłem do mszy, jak czytałem do tej mszy, jak byłem w zakonie gdzieś tam chciałem. Można to tak pokazać, że jest kurde, ty, niezły facet, tak jak Leona Zawodowca. I teraz ja to wymyśliłem w kryminale. Każdy, mnie się tak wydaje, jest takie moje subiektywne, ale żeby mieć jakby troszeczkę na miastkę obiektywizmu o sobie, ja zawsze to gdzieś tam opowiadam moim kolegom, to wyobraź sobie, nie wiem, masz jakiś dylemat czy zrobiłeś źle, czy dobrze. No i my mamy takie autosprayliwianie, czyli gdzieś tam sobie zawsze tłumaczymy, ach, przypuśćmy zdrada, tak? No to, nie wiem, kobieta mnie wkurzyła, no to co robi facet? No prosto, no idzie ją zdradza, tak? No Jak, jak nie za bardzo tam go wkurzyła, no to wypije parę drinków i już jest dosyć, się, że można zdradzić. No i teraz na drugi dzień, czy tam na trzeci, zależy, ile tablety trwają, budzi się mój, kurde mać, mam wyrzuty sumienia i zaczyna sobie tam tłumaczyć. Układać w głowie, układać, tak? Układać w głowie, żeby się nie czuł aż tak źle. No i teraz ja zawsze mówię, słuchaj, wyobraź teraz sobie, że twoje życie, w którym na pewno każdy z nas miał takie sytuacje, w którym nie był zadowolony z tego, co zrobił. Ale jakoś tam sobie tłumaczy, żeby się fajnie, lepiej czuć sam ze sobą. No tak. Usprawiedliwianie samego tak, siebie. I teraz wyobraź sobie, że nie wiem, coś tam zrobiłeś, jest wielki ekran, siedzimy w kinie i siedzi cała, wideo cała Polska. Pozań, Wrocław, Schowa, leśną Głogów, Zgorzelec oglądają ten film. I tam jest życie przedstawione twoje od początku. Co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś. I pomyśl sobie, jakby reagowała ta publika na to, co zrobiłeś. Czy by, mówiła, o, Piotrek zrobił fajnie, czy o, zrobiłby nie fajnie I to jest taka namiastka obiektywizmu. W ocenie samego siebie. Czyli wyjść z pozycji swojej, Widza. tak? tak. I, I postawić się w pozycji tak. patrzącego z boku jest, na to życie. pamiętaj jeszcze jedno, że my oglądając film, dlaczego na przykład nieraz oglądamy film, my mamy ogląd holistyczny, tak jak już kiedyś to mówiłem w wywiadzie. Ty nie masz jakby skrótu, bo to można przedstawić tak jak mówię, ale ona Patrzymy, facet koła kwiatka ma, pomaga dziewczynce. Jakby zaczynamy lubić faceta, mimo tego, że jest płatnym mordercą. I Policjanta pokazujemy w złym wydaniu, ale nawet byśmy nie pokazali go w złym wydaniu i tak byśmy lubili Leona. Bo poznajemy, widzimy. Natomiast w życiu tego nie mamy. No tak, My, tylko ja widzimy ja... Sw... My tylko widzimy swoje. Ty już nie widzisz na przykład, nie wiem, co przeżyła twoja partnerka, dlaczego ona tutaj tak się zachowała, bo ty jakby widzisz tylko swoje, nie jesteś wizem w kinie. Jesteś w życiu, w realu. Widzisz tylko swoje. A w kinie byś widział jej perturbacje, jej rozmyślania, jej jakieś tam wiesz inne rzeczy, jakby masz większy ogląd, tak później stara się wyjść, z i stara się spojrzeć na to z innej strony. I... Jasek, ja myślę, że ty jesteś właśnie idealnym przykładem takiego czegoś, bo do momentu, aż udało mi się ciebie namówić po tym półtora roku na pierwszą naszą rozmowę, no to ludzie znali ciebie tylko z tych doniesień medialnych, prasowych, które, które pojawiały się tam wcześniej czy później w gazetach czy to w telewizji, a podczas naszych rozmów poznali Ciebie też z Twojej samej perspektywy, tak? Jak Ty opowiadasz o tym, jak Ty przeżywałeś to wszystko, co się działo i mają kilka punktów widzenia, tak? Oczywiście, znaczy, wiesz, no, ja mówię, tutaj jeszcze, wiesz, żeby gdzieś tam mnie bardziej, no ty inaczej patrzysz, bo to jakby więcej uczestniczyłeś w tym moim życiu i poza tak, kamerami. ja, ja, ja pamiętam, ty mi, ty mi powiedziałeś na którymś z pierwszych, jak nie pierwszym naszym spotkaniu, jak chcesz mnie poznać, porozmawiaj z moimi przyjaciółmi i z moimi wrogami, tak. Oczywiście, bo to masz jakby w ten czas holistyczny obraz, a nie tam, wiesz, takie parcjalny, bo to... Słuchasz na przykład samych przyjaciół, no to wiadomo, że przyjaciele będę mówił samych tam superlatywach, wrogowie znaleźł natomiast samych tych, ale gdzieś tam można zdobyć wyprośrodkowanie. nie? Bo ja mówię, ja kiedyś ktoś powiedział, że od Worgów godzi się pobierać nauki. I też ja szanuję na przykład ludzi, którzy, nie wiem, gdzieś akurat byli moimi antagonistami, ale szanowałem ich zapewne akurat cechy i to głośno zawsze mówiłem, nie? Nawet miałem taką sytuację, gdzie... Pewien chłopak, nie chcę tutaj mówić jakby imionami i obracać nazwiskami, bo, bo nie wypada, ale może ogląda, będzie wiedział o kogo chodzi. Zadzwonił do mnie z kryminału, gdzie nasze relacje, można powiedzieć, nie były poprawne i gdzieś tam rubli mu problemy I, i, i zadzwonił chłopaki do mnie, co ja na to, wiedząc, że, że, że trochę może nie bardzo... Że nie jesteście przyjaciółmi. Tak. Natomiast ja powiedziałem, słuchajcie, ja jestem przeciw temu, żeby gdzieś tam robić mu krzywdę, dlatego że ona to nie zasłuży. Ja mogę kogoś nie lubić prywatnie, ale nie, nie, nie naruszył zasad, nie, nie zrobił nic takiego i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że ten chłopak później zadzwonił do mnie z kryminału, powiedział, że mówi Jacek Szapoba no, mówi, bo nie okazałeś się, że ja mówię, słuchaj, ja mogę prywatnie mieć jakieś takie wie, zdanie, takie czy takie. Natomiast nie, nie wykorzystuję tego, żeby kogoś pogrążyć, bo uważam, że to, że to nie tędy droga, tak? Moje sumienie by mnie nie, nie pozwalało na to. Nie? Ale mówię, to cię że gdzieś jakby stanąć obok, spojrzeć z góry ze wszystkich stron i nie jest to łatwe. Ja no nie ciągle... każdy to potrafi. Nie każdy to potrafi yy, i nie jest to jednorazowe, bo ja też ciągle nad tym pracuję, tak? Nie wiem, w stosunku do rodziny czy w stosunku chociażby do Hani. Yy, też się staram, właśnie, wiesz, inaczej podchodzić, spokojnie spojrzeć z różnych stron. Ale to mówię, to jest praca nad, nad sobą, sobą cały czas. Czasami się przegrywa, no ale trzeba wstać dalej. Ale ja dalej. myślę, że ty dużo przepracowałeś, właśnie, chyba jak byłeś w odosobnieniu przez te siedem ponad lat, nie? To, to tak nad sobą popracowałeś dość mocno. czy znaczy, wiesz, co ja. Czy zrozumiałeś wiele rzeczy? Też, ale wiesz, to, to też nie jest tak, że nagle. W więzieniu odkryłem, nie wiem, rozmyślania książki, bo ja cały czas taki byłem. Natomiast tam jakby znalazłem ciszę. W sensie, że mogłem jakby się zagłębić w siebie Szukać odpowiedzi na, na, na niektóre pytania, tak jakby chociażby wiesz, tej predestynacji, wolnej woli i tak dalej. Dużo też o tym rozmyślałem, bo jak się czyta Biblię, to, to tam właściwie tej wolnej woli nie ma, tak. No, bo Judasz musiał zrobić to, co musiał zrobić, bo Jezus mówi, że on na to przyszedł na świat, żeby się wypełniło pismo. Nie? I, I tak dalej, itd. i tak dalej. I dużo rozmyślałem o tym wszystkim, y, o życiu i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no jest na to wszystko czas. Tak? Ja miałem nam czas. I wykorzystywałem ten czas w ten sposób. Ja zawsze że mówiłem tym chłopakom yy, w kryminale, że panowie, wy staracie się zabić ten czas, a ja go wykorzystuję. Ja go nie zabijałem, ja go po prostu wykorzystywałem na wolności, jak to na wolności, no wiesz, to gdzieś telefon, tu gdzieś tu, trzeba wiesz, latać i, i nie ma po prostu... Szybkie życie. Tak, nie ma tu. ja to zresztą do dzisiaj staram się żyć wolniej, niż, niż ten świat pędzi, nie, 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 angażuję się w to. No tak, czego przykładem jest drzewo twoje, tak, gdzie sobie y, odpoczywasz i odcinasz się od od yy, tej rzeczywistości. Tak? Dokładnie, otaczającego świata. Jacek, coś na koniec dla naszych widzów? Ech, dużo zdrowia i miejmy nadzieję, że przetrwamy ten kryzys, że nie będzie ogólnoświatowego konfliktu. No i co, żeby ci nasi rządzący yy, bardziej byli idealistami. A ode mnie jeszcze spróbujcie się Państwo na chwilę zatrzymać i spojrzeć na siebie z boku. Jakbyście Państwo sami siebie w kinie oglądali. Drodzy Państwo, to był program przesłuchanie. Moim Państwa gościem był Jacek Bartkowiak, czyli Lelek. Dobry Dziękuję ja Ci państwu. uprzejmie. Dziękuję